Dzień dobry Państwu. Dzisiejszym moim i Państwa gościem będzie pani Urszula Kozon, dyrektor Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie. Dzień dobry pani dyrektor. Witam serdecznie, witam Państwa, witam Panią. W sobotę 4 listopada odbędzie się wyjątkowy koncert Narodowej Orkiestry Dętej, Zaduszki jazzowe. Zaduszki to wyjątkowy czas w polskiej tradycji. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na tego rodzaju wydarzenie, no i dlaczego też właśnie muzyka jazzowa? Pomysł, dzisiaj dzień zaduszny, ale o tym sobotnim koncercie myśleliśmy już dużo wcześniej i do tego projektu Narodowa Orkiestra Dęta zaprosiła muzyków, którzy stworzą muzykę jazzową, ale powiem szczerze, nie tylko. I dlaczego taki kierunek? Piękna muzyka. W pięknym kościele, pięknej scenografii, super muzycy, dużo wzruszeń, o nadziei, o miłości. Więc koncert, bo też jakby doświadczeniem ostatnich koncertów wiemy, że lubińska publiczność bardzo chce słuchać dobrej muzyki i my tę muzykę chcemy Państwu dawać. Zaduszki jazzowe to autorski koncert Michała Jurkiewicza. Proszę powiedzieć, jakich artystów możemy się spodziewać w sobotę? Michał Jurkiewicz to multiinstrumentalista, więc będzie grał na organach, ale będą również niespodzianki, więc będzie grał również na innych instrumentach. Ale przewodnim jakby tutaj instrumentem będą nasze organy odrestaurowane, jak Państwo wiecie. Co miesiąc odbywają się właśnie koncerty organowe i w listopadzie jest to ten koncert całkiem inny niż wszystkie do tej pory. Ale oprócz Michała zaprosiliśmy również wokalistów Magdę Steczkowską, Marcina Jajkiewicza oraz chór Gospel Sienna, więc i instrumentaliści, klawiszowcy, saksofoniści, więc dużo dźwięków. Szykuje się wspaniała muzyczna uczta. Wiemy, że usłyszymy muzykę jazzową, ale czy może Pani powiedzieć coś więcej o samych utworach, które zostaną zaprezentowane? Ja generalnie to zapraszam wszystkich, żeby przyszli i posłuchali, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Są to utwory, w których znajdujemy wiarę, miłość, nadzieję. Dla tych osób, które są dzisiaj bardzo smutne, które dzisiaj potrzebują takiego wsparcia właśnie duchowego. Ta muzyka, myślę, że przybliży ich do swoich przyjaciół, bliskich, których tutaj na ziemi już nie ma. Więc jest to koncert tak naprawdę mocno wzruszający, ale dający nadzieję, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Naprawdę serdecznie zapraszam. Koncert będzie zorganizowany w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Akustyka w takim miejscu chyba wyjątkowo sprzyjająca i też wręcz taka wzmacniająca te muzyczne przeżycia. Tak, i powiem może tu akurat tak wtrącę przy okazji, że w kościele Matki Bożej Częstochowskiej odbędzie się ten koncert już w tą sobotę o godzinie 19:00. I ten kościół tworzy taką atmosferę, ale oczywiście dodatkowo wyobraźmy sobie podświetlony, ta bryła będzie też inaczej wyglądać w środku, ale samo miejsce, ta duchowość tego kościoła i fantastyczne organy, które naprawdę chciałabym, żeby mieszkańcy Lubina usłyszeli. Nie każdy poważną muzykę, czy taką klasyczną lubi, a te organy w tym koncercie będą naprawdę inaczej brzmiały, więc serdecznie zapraszam. Akustyka jest fantastyczna. Każdy z muzyków, już nie mówię o sobie samej, ale każdy z artystów, który wykonuje tam koncerty, mieliśmy mszę Dworzaka z muzykami Narodowej Orkiestry Dętej i chór. Każdy z nich i pani dyrygent Agnieszka Żelazny no bardzo chwalą akustykę tego kościoła, więc odbiór będzie na pewno fantastyczny. Fanów Narodowej Orkiestry Dętej cały czas przybywa. Sama miałam przyjemność uczestniczyć w ostatnim koncercie w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Miejskim ZOO. Proszę powiedzieć, czy i tym razem spodziewają się Państwo kompletu publiczności? Ja dzisiaj to wszystkim dziękuję za to, że tak chętnie przychodzicie na nasze koncerty. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy. Fanów przybywa też, bo taka forma, którą przyjęliśmy, więcej wychodzenia do publiczności. Nie zamykamy się tylko na YouTubie, tworzenia muzyki. Oczywiście to też również robimy, że nagrywamy z naszych koncertów
materiały, ale generalnie chcemy dawać żywą muzykę, faktyczne doświadczenie muzyki. Chciałabym wspomnieć o tych lekcjach, które są też dla dzieci, które edukacyjne robimy. Wielu nauczycieli prosi jeszcze, tak? Sama pani wie, koncerty na Dziedzińcu Narodowej no, przyjęły się fantastycznie, więc już planujemy je na rok następny. Cztery pory roku, taki pierwsza edycja i też już się zbliża ostatni koncert w ramach tych cztery pory roku z Narodową. Te koncerty, zostaje nam zima już niedługo, 3 grudnia, także fantastyczne myślę. Wśród naszych widzów mogą być jeszcze osoby niezdecydowane co do sobotniego koncertu. Proszę powiedzieć, już tak podsumowując te zaduszki jazzowe, dlaczego warto przyjść i wysłuchać muzyków? Powiem tak, że muzyka niesie dobre wibracje. Nieraz nawet powinna i może i ta łza, która się uroni, jest też nam potrzebna. W życiu jest i radość, i uśmiech, ale i też nostalgia, czasem smutek. Muzyka pomaga przejść przez różne rzeczy, a ten koncert będzie wyjątkowy również muzycznie, bo będą fantastyczni muzycy, wokaliści, chór, świetne aranże, piękna poezja. Także proszę państwa, proszę przyjść i gwarantuję, że nie będziecie żałować. Zaduszki jazzowe już w najbliższą sobotę, ale proszę powiedzieć, co jeszcze przed nami, jakie jeszcze koncerty czekają tutaj mieszkańców regionu? Kilka rzeczy właśnie jeszcze do końca roku mamy. Tu powiedziałam, że oprócz świetnej muzyki będzie też światło, gdzie różne doznania inne. A pomyśleliśmy i tu wspólnie Patrycjusz Gruszecki, znany muzyk z Lubina, zaproponował taki program wspólnie, właśnie koncert w ciemni, czyli odbędzie się on u nas na Wzgórzu Zamkowym w sali prób, ale będzie odwrócona publiczność, czyli tam, gdzie zawsze są muzycy, będzie publiczność, a na dole, gdzie stoi dyrygent, będzie Patrycjusz grał. Ale sala będzie wyciemniona totalnie. Zaprosiliśmy również osoby niewidome, niedowidzące, aby przyszli i wszyscy razem, żebyśmy tą muzykę odczuli właśnie w jednakowy sposób, w ciemni i tylko dźwięki muzyki. Będzie właśnie czwarty akt Zima, też będzie to w Inkubatorze, też już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich panią i wszystkich słuchaczy i odbiorców. Będą również, myślę, że to będzie fantastyczny koncert, już taki kolędowy, pierwsza gwiazdka muzycy Narodowej Orkiestry Dętej, ale i chór Narodowej Orkiestry Dętej, wspólnie projekt takiego też familijnego, rodzinnego spotkania, pierwsza gwiazdka. No i jeszcze ostatni koncert organowy, kolędowy, 29 grudnia. Czyli szykują się wspaniałe muzyczne przeżycia. Ja bardzo pani dziękuję przede wszystkim za rozmowę, a państwa serdecznie zachęcam do tego, by wziąć udział w sobotę 4 listopada w koncercie Zaduszki Jazzowe. Wstęp na ten koncert jest całkowicie bezpłatny, tak więc raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam, a pani ponownie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.